Największym z dotychczasowych zaskoczeń było pożegnanie z programem Tomka Kamela. No cóż, jak pech, to pech. W konkursie pozostało jeszcze 11 par. Przed nimi wieczór pełen emocji, bo to wy zdecydujecie, kto tym razem pożegna się z programem. Ze studia TVN, na żywo, Taniec z Gwiazdami. Przed Państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Dobry wieczór. Już, Kasia, jest taka śliska sprawa. Ale że o co chodzi? No, od dziecka nie lubiłem łyżew. A co to ma, przepraszam, wspólnego z naszym programem? No, całe szczęście nic. I dlatego nasze gwiazdy zatańczą dzisiaj Foxtrota i Pasodoble bez łyżew. I to jak zatańczą? A naszym gwiazdom taniec w zupełności wystarczy. Oto nasi zawodnicy gotowi do kolejnego wielkiego starcia. Para numer jeden to aktorka Daria Widawska i jej partner Robert Kochanek. Para numer dwa to aktor Jacek Kawalec i jego partnerka Blanka Winiarska. Para numer cztery to aktor Mateusz Damięcki i jego partnerka Ewa Szabatin. Para numer 5 to piosenkarka Isis G i jej partner Żora Korojow. Para numer 6 to dziennikarz satyryk Rafał Bryndal i jego partnerka Magdalena Soszyńska-Michno. Para numer 7 to piosenkarka Helena Wondraczkowa i jej partner Milan Placzko. Para numer 10 to poseł na Sejm RP Krzysztof Bosak i jego partnerka Kamila Kajak. Para numer 11 to aktorka Anna Guzik i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 13 to piosenkarka Justyna Steczkowska i jej partner Stefano Telacino. Para numer 14 to aktor serialowy Adam Fidusiewicz i jego partnerka Alesia Sulowa. Piękna dziesiątka. Właśnie. Przywitaliśmy tylko 10 par, ale to nie znaczy, że nie zobaczymy dzisiaj 11, czyli Haliny Mlynkowej i Roberta Rowińskiego. Wszyscy słyszeliśmy o kontuzji Haliny, ale zapewniam Państwa, że będzie dzisiaj z nami. A jeżeli coś obiecujemy, to dotrzymujemy słowa. Póki co nie para, a człowiek jeden prowadzący całą orkiestrę i to człowiek dwojga imion. I wielu talentów. Tomuś Szymuś! I jego orkiestra! Wiesz, Kasiu, tak w naszym kraju wszystko się raptownie nagle zmienia, więc pomyślałem sobie, że może trzeba by zmienić naszych jurorów. Czy ty się dobrze czujesz? Może ty lepiej nie mów tego głośno, jak ci życie miłe. No chyba, że... Chyba, że publiczność zadecyduje inaczej. Zmieniamy jurorów? Nie! Ale no właśnie. Żyło. Piotr Galiński! Beata Tyszkiewicz! Zbigniew Wodecki! Iwona Pawlowicz.
To również nasi jurorzy zdecydują o tym, która z par dziś zatańczy swój ostatni taniec. Fundatorem nagrody dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart. Z miłości do piękna. Rzadkie, piękne połączenie talentu, urody i wielkiej skromności, a do tego perfekcyjna znajomość angielskiego. Dziękuję bardzo, to było bardzo miłe. Dziękuję ci bardzo. No to było bardzo miłe, ale to akurat nie o tobie, Piotruś. To o gwieździe, która zatańczy dziś jako pierwsza. Będę do flagi amerykańskiej teraz mówił. No dużo było lepiej niż w tej rumbie ostatnio. That's why I'm in this program, to have fun, right? Isis zaprosiła Jorę do studia, w którym nagrała debiutancką płytę samodzielnie. Pokażę ci na przykład, jak się edytuje ścieżki dźwiękowe. Moja płyta Hidden Treasure narodziła się w tym miejscu. Jest bliska memu sercu. 2 lata ciężkiej pracy dniami i nocami. Każda piosenka ma dla mnie emocjonalne znaczenie. Dobrze. Foxtrota zatańczy para numer 5, Isis G i Jora Kororiow. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times, it happens so fast, you try the passion for the glory. But don't lose your grip on dreams of the past, you must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, you're free to fight, rough enough, a challenge or rival. The last known survivors like prey in the night. To było piękne. It was very nice. Isis, I'm impressed. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem ciekaw, how impressed is Zbigniew Wodecki. I noticed some small blips. I to, co powiedziałem, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, oczywiście teraz. But generally it was... Spokój się. It was very fine. It was beautiful sight. Thank you. Zakochał się. To może przetłumacz, bo ja znam tak słabo angielski, że ja nie wiem, co ja powiedziałem. Zbyszek, właśnie obawiam się, że Zbyszek nie wie, co powiedział, ale powiedziałeś same piękne rzeczy, że jesteś pod wrażeniem, że fantastyczne kroki. Piękny obrazek. Piękny obrazek. Iwona Pawlowicz. Ja chwilowo jestem pod wrażeniem wypowiedzi Zbyszka. Lata nauki. Brawo, brawo Zbyszku. Isis, rzeczywiście łączysz w sobie bardzo dużo talentów. Jesteś w ogóle piękna, urodziwa, wspaniała, masz piękny głos. Zauważyłam też nawet elementy aktorskie, ten tiger taki wspinający się właśnie po Jorze. Natomiast mnie oczywiście interesował bardziej twój taniec. Jedna negatywna moja opinia, ciągle traciłaś kontakt,
więcej tak od klatki piersiowej do bioder z Żorą. Natomiast przyznaję, że masz wyjątkowo również taneczną, tą atrakcyjną górę, ramę, taką elegancką, z klasą. Pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy. Fantastycznie. Did you get it? Okej. Okay. O, Żora. Dziękuję bardzo. Kasia czeka na was. No, nie wiem jak państwo, ale według mnie tego foxtrota, jak na wokalistkę przystało, Isis zatańczyła śpiewająco. Teraz do państwa należy decyzja, czy tę parę zobaczymy w następnym programie. A ja pozwolę sobie zapytać Isis o tremę. Czy większa jest to trema przed śpiewaniem, czy przed tańczeniem? Isis, what about stage fright? Are you more frightened before singing as a singer on the stage or before dancing on the floor? That's a toss-up. I would say dancing probably because singing has been something I've done my whole life. Isis jednak jest bardziej stremowana tańcząc, ponieważ śpiewa już od dobrych kilku lat, a taniec jest czymś nowym i nietypowym. Żora, Isis wspomniała o tym, że każda z piosenek, którą tworzy, jest bliska jej sercu. A twojemu sercu jaki taniec jest najbliższy? Spośród standardowych czy latynoamerykańskich? Zdecydowanie to jest rumba. Rumba. Rumba to ukochany taniec Żory, a dzisiaj foxtrot wyglądał też na ukochany, bo bardzo pięknie wykonany. Zobaczmy, czy moje zdanie podzielają jurorzy. Piotr Galiński. 7. Beata Tyszkiewicz. 9. Zbigniew Wodecki. 8. Iwona Pawlowicz. 6. Isis i Żora jako pierwsza para dzisiejszego wieczoru zebrali 30 punktów. Teraz podaję wam numer telefonu. Przypominam, ażeby głosować na Isis i Żorę 0-430-70-05 i SMS-y nadsyłajcie o treści 5 pod numer 73-26. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję. Gratuluję. Bardzo. Pierwszy taniec. Dziękuję. Mamy za sobą. Dziękuję bardzo. Ze studia TVN, na żywo, taniec z gwiazdami. Wpływ najróżniejszych tajnych stowarzyszeń na losy świata jest chyba dla wszystkich jasny. Ale nawet nie podejrzewałem, że macki jednego z nich sięgną naszego programu. Koledzy ze stowarzyszenia coś takiego powiedzieli. Jak ty nie zrobisz tam jakiegoś dobrego wyniku, to kim my jesteśmy? Poznajmy więc członków tajemniczego stowarzyszenia Żuralia. Rafał jest prezes naszego stowarzyszenia, bo wszyscy go kochają. Bo to jest ugrupowanie ludzi, które wiedzą, że najważniejsze w życiu jest miłość. A drugi miłość. I trzeci miłość. Kobiety i kobiety. I co? Poznałeś jakieś fajne koleżanki? Kobiety sympatyzują z naszym stowarzyszeniem. No dobra, Jeff, ja muszę lecieć na próbę. Mam gdzieś pasa doble, kurczę, to jest taka, wiesz, taki taniec jak... Brydę, co robisz? Wiesz co, brakuje mi piątej klepki. Patrzę, może jakaś pasuje. Paso doble zatańczy para numer 6. Rafał Bryndal i Magda Soszyńska-Michno. City don't know, then city scared. The creme de la creme, the chess world, in the show with everything but your Bruno. Time flies, doesn't seem a minute since a Tyrolean spy had the chance point in it. All changed, don't you know the venue? Playing this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. Brother,
dodać, nic ująć. Jak to jest z tą piątą klepką? Znalazłeś ją w końcu? Tak, wiesz, bo ten taniec spowodował, że trudno mi było się odnaleźć w tym tańcu i musiałem użyć GPS-u, żeby się odnaleźć. Natomiast widziałem, że tutaj zalecałeś się do Iwony Pawłowicz, do Beaty Tyszkiewicz. Właśnie, Beata Tyszkiewicz, prosimy. Nie, to raczej było, tak wiesz, jak oskarżony, zawsze o łagodny wymiar kary prosi. Rozumiem. Beata Tyszkiewicz. No i słusznie. Chciałam się dopatrzyć pawiej elewacji. Brak. Chciałam się również dopatrzeć apelu. Może to panu nic nie mówi. Brak. Apel. Ale murowana kariera w Partii Kobiet. Piotr Galiński. Ja tu mam chusteczkę mokrą od łez, jak zwykle, jak pan Bryndal tańczy. Ale proszę państwa, okres ochronny na radiowców się skończył jesień. Panie Rafale, i teraz będzie bura. Nie było ani jednego kroku dobrze zatańczonego. Było wesoło. Taki country bardziej. Starałem się, tak. Turysta zagubiony. Ale pani Magda pięknie tańczyła. Pani Magda cały ciężar pasa na siebie wzięła. Magda Suszyńska. Ja mam tylko jedno na usprawiedliwienie, bo to było pasodoble w Bangkoku. Że gorąco. Właśnie ten problem, że w Bangkoku trudno tańczyć pasodoble. No, udało się. Dziękujemy bardzo, kochani. Kasia czeka, dziękujemy serdecznie. Pasodoble w tym wykonaniu to była prawdziwa tajska korrida. I to prawdziwy cud, że nie mieliśmy tu żadnych ofiar. Ofiar losu oczywiście. A teraz kolej na was. Głosujcie. One night in Bangkok, a dokładnie one Sunday night. Magda, czy te częste kawy w stowarzyszeniu Rafała pozwalają mu w ogóle skupić się i wystarcza mu czasu na treningi? Jasne, ma trening, ma kawę i trening, kawa i tak ciągle non stop. Ale daj radę, tak. To może za dużo tej kawy, że piątej klepki nie mógł znaleźć. Nie za dużo kawy? Tak, czasami. Nie za dużo kawy, zważywszy, że na przykład na ostatnim treningu, bo wiesz, w pasodoble się liczy liczenie, tak? I Magda do mnie mówi, wiesz, ty powinieneś liczyć sobie w głowie, ja ci zaraz pokażę, jak to się liczy. Rozumiem. Jeszcze krótkie, pilne pytanie. Jakie są cele statutowe waszego stowarzyszenia? No, żeby prezes dalej był prezesem, tak. Aha, no wszystko jasne. Jak w polityce. A nasze jury, nasi jurorzy nadal są jurorami. Obowiązkiem jurora jest ocenić uczciwie. Piotr Galiński. 4. Beata Tyszkiewicz. 8. Zbigniew Wodecki. 7. Iwona Pawłowicz. Rafał ze łzami w oczach, ze śmiechu, ale 3. 22 punkty. No, to oznacza, że musicie teraz bardzo dużo razy zadzwonić i wysłać bardzo dużo SMS-ów, żeby Magdzie i Rafałowi dać dalsze szanse. Już wam przypominam numer telefonu 0430 70 06 i SMS-y o treści 6 pod numer 7326. Oni nie tracą nadziei? Nie, nie tracimy. Nie, w ogóle. Nie jestem pewny po prostu. Dobra, całe stowarzyszenie ja trzymam kciuki, wy głosujecie. Tata nie wraca ranki wieczory. To znane strofy naszego wieszcza idealnie pasują do sytuacji, w której znalazł się następny uczestnik naszego programu, a właściwie jego dzieci. Myślałem wtedy, że to już koniec naszej zabawy i że zostanie nam tylko udział w programie finałowym. No i miłe zaskoczenie, że to nie my, że nadal możemy stać w programie. Super. 2 i 5. Teraz ćwiczymy pasodoble. Dosyć ciężki taniec i bardzo staccato, mocny. Brzuch. Priorytetem niestety, podobnie jak w tangu, jest rama. Wszędzie musi być prosty kręgosłup, człowiek musi dobrze wyglądać. Cześć! Strasznie się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem żonę, córkę, syna na próbie, bo ostatnio nie mam czasu się w ogóle z nimi spotkać. Tata bardzo dużo ćwiczy i bardzo późno wraca do domu. Tata, idziemy na naleśniki. Ponieważ tata ciągle nie ma w domu, ciągle ćwiczy i wraca po nocach, przyszliśmy trochę porozmawiać. Musisz mi pokazać, jak ja mam tą ramę trzymać. Tak. Widzę, że gdy przychodzi ktoś z jego rodziny, to Jacek od razu bardziej się mobilizuje. Jest po prostu jakiś przepływ energii od osób, które go znają. P-
Paso Doble zatańczy para numer 2, Jacek Kawalec i Blanka Winiarska. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, i zarówno jurorzy, jak i Państwo tutaj w studiu, i Państwo przed telewizorami, że apeli było Ci u nas dostatek. Tak było, ja Pani? Ja tak chciała w ogóle swoją wypowiedź zacząć. Apeli było, tak, pod dostatek. Przepraszam, troszkę się znam. Pani Iwona Pawlowicz. Jacku, i to jest właśnie cudowne, ten, a to mamy cały czas, ten dreszczyk emocji, który jest w każdym tak naprawdę programie. To jest nieprzewidywalny program. Już to miałeś odpadać prawie, że i już to jest super pasodoble. Rzeczywiście te apele, elewacje, wszystko były. To dla Jacka. Dziękuję bardzo. Ale Jacku, ja zwrócę uwagę, ponieważ nasz naród polski naprawdę się dokształca i bardzo dużo osób zna już te wszystkie nazwy. Zrobiłeś w ogóle przepiękną rzecz, tak zwane kroki marszowe, które bardzo często, nawet przez tancerzy turniejowych, są tańczone od palców. Pięknym krokiem odpięty przeszedłeś od pół sceny. Fantastycznie. Dziękujemy. Zauważyłem, proszę Państwa, że Beata Tyszkiewicz jest zaszokowana wypowiedzią Iwony Pawlowicz. No jak tak dalej pójdzie, to naprawdę ona zacznie te wysokie noty stawiać. I co ja tu będę robiła wtedy? I wtedy co Beata da? Ja chciałam powiedzieć tak, że wiem, że macie wszyscy tremę. Wiem, że aktorzy umieją zagrać wszystko, nawet to, że umieją tańczyć. Ale było ogromnie miło patrzeć, jaką to panu sprawia przyjemność. Czyli czuło się to, że pan to czuje. I to jest ten sukces tego, nie tylko tego programu, ale pański osobisty. Widać było radość w tym tańcu. To się czuje. Dużą, tak, przyjemność, bardzo że ładnie. Byłeś sobą po prostu. Jacek Kawalec, Blanka Winiarska. Dziękujemy bardzo serdecznie. No, powiem szczerze, że jestem trochę w rozterce, bo z jednej strony dzieci chciałyby oglądać tatę w domu, a z drugiej my chcielibyśmy oglądać Jacka w programie. W tej sytuacji wybór zostawiam Państwu. Blanka, mam wrażenie, że to poczucie zagrożenia przez chwilę w ostatnim odcinku bardzo wam dobrze zrobiło, niezwykle was zmobilizowało. No tak, różnie to bywa. Czasami stres wpływa mobilizująco i tak było w naszym przypadku. Jacek jest, poznaliśmy Jacka od bardzo pogodnej strony. Jacek na co dzień widzę, że jest człowiekiem bardzo pogodnym, wesołym, dowcipnym, a tutaj w zupełnie innej roli. Pokazałeś nam siebie z innej strony. Mam wrażenie, że to pasto dobre ci leży. No podobno tu się trzeba wkurzyć w tym tańcu. I trochę się wkurzaliśmy. Trochę się wkurzyłem i zatańczyliśmy. Kochani, w Paso Doble mina była jak przystało, bardzo gniewna, ale zobaczmy, czy gniewne miny jurorów teraz, czy też miny życzliwe i pogodne. Piotr Galiński. 7. Beata Tyszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. 9. Iwona Pawlowicz. 7.
Jurorzy bardzo dobrze skomentowali i dobrze ocenili to pasodoble. Jeżeli i wy uważacie, że chcecie oglądać nadal Blankę i Jacka i dobrze głosujecie na ich pasodoble, już wam podaję numer telefonu 0 430 70 02 i SMS-y o treści 2 pod numer 7326. Myślę, że nie macie żadnych wątpliwości co do tego paso. Głosujcie. Dziękujemy. Jest to jedna z tych par, która wydaje się być wyjątkowo dobrze skomponowana. Powiedziałbym nawet, że równie dobrze jak piosenki samej Justyny. Zawsze jak wylatuję tak daleko, to zaraz chcę się płakać. Wydaje mi się, że już nigdy nie wrócę. I poleciała do Stanów, gdzie zaśpiewała w Chicago dla amerykańskiej Polonii. Specjalnie dla państwa grand vals Finland. Czy zadbała o treningi? Kazałam się budzić o 6 rano swojemu bratu. Wstawaj, halo. Musisz ćwiczyć ramę. Ramę. No i udało się dwa razy, ale to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Tak. A po powrocie bała się, co powie Stefano. Justyna, trzymamy za siebie kciuki, a nie trzymaj ramę. Chyba nie będzie najlepszy taniec, ale będzie zabawny. Niestety mamy tylko jeden trening, ale zrobimy wszystko, żeby zatańczyć w niedzielę na tyle dobrze, żeby państwo nie mieli z tego kupy śmiechu. Foxtrota zatańczy para numer 13. Justyna Steczkowska i Stefano Terracino. Life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me, someone I know I'll be strong. For once I can say this is mine, you can take it, as long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone. This is mine, you can take it. As long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone. For once in my life, I have someone. For once in my life, I have someone who needs me. Wielkie brawo, proszę Państwa, jak na jeden dzień przygotowałem, to naprawdę fantastycznie. Nie wiem, czy Państwo wnikliwe oko prowadzącego zauważyło, że tam pojawił się samolot prezydenta. Leciałeś z prezydentem, czy nie? Nie, jestem zwykłym człowiekiem, latam zwykłymi samolotami. I za to Cię kochamy. I drugą klasę. Rozumiem. Piotr Galiński. Tak, Justyna oczywiście w programie zataiła w tym króciutkim, co robiła tak naprawdę w Stanach, a ja mam kontakty w CBS-ie, kochana. I wiem, słoneczko, że pobierałaś lekcję tańca w Kasper Dance Studio. To jeszcze naszego przyjaciela. Z panią Iwoną. Naszego przyjaciela. Bardzo was pozdrawia. U mojego kolegi z podwórka, proszę tak, państwa. Który jeszcze panią Iwonę Kasperowicza Krzysztofa. Zgadza się, spotkałam się z panem Kasperowiczem. Ameryka jest tak wielka, że jak dojechałam, to zostało nam pół godziny. I nauczyłam się pięciu pierwszych kroków. Wracaj do nas, wracaj. Zbigniew Wodecki. No pięknie, Justynko. Ja się tylko obawiam, żeby kontakty Piotra Galińskiego nie spowodowały tego, że w przyszłym tygodniu przeczytamy w Teletygodniu. Beata napisze, że Galińskiego nie ma w następnym odcinku, bo się nim zajęło ABW.
Także ostrożnie z tymi kontaktami. No poza tym każda wizyta po drugiej stronie wielkiej wody powoduje, że człowiek wraca jakiś bardziej taki światowy. I to było widać u pięknej. I bardziej szczęśliwy, że mieszka tutaj. Na ten jeden dzień. To jest prawda. Bardziej szczęśliwy, że mieszka tutaj. A tak prywatnie, Justynko, pozdrów następnym razem w Chicago. Dziękujemy. Polska pozdrawia Chicago. Dziękujemy bardzo. Foxtrot uznawany jest za najtrudniejszy taniec standardowy, ale jak widzieliśmy, nawet wyjazd do USA nie przeszkodził Justynie świetnie go zatańczyć. Mam nadzieję, że teraz wy również będziecie mogli głosować bez żadnych przeszkód. Justyna powiedziała, że bardzo się bała, że nie zdąży przygotować choreografii. Naprawdę bałaś się, że nie zdążysz? Bałam się, bo Kasiu wróciłam w czwartek wieczorem. Miałam iść na próbę, ale się stęskniłam za swoimi synami, więc pojechałam do domu się z nimi witać. A jeszcze o 22 odbierałam złotą płytę, zadaj mi chwilę, więc jeszcze grałam koncert. I zaczęliśmy od piątku. Dziękuję ci bardzo. A powiedz mi, czy ucho muzyka i pamięć muzyka zawodowego pomaga w szybszym przygotowaniu, zapamiętaniu muzyka bardzo. Jeśli, tak mi się wydaje, że w ogóle muzyka pomaga. Ja nie potrafię liczyć tak jak oni, więc ja słyszę w muzyce i wiem, gdzie jest dla mnie raz, ale dla niego to jest zupełnie coś innego. Stefano, którego tańca było ci najtrudniej nauczyć Justynę, jak na razie? No, wszystkie były bardzo podobne, ale muszę być slow fox trochę, dlatego było standardowe i nie było dużo czasu, ale był bardzo, bardzo dobry, jestem bardzo zadowolony, jak ona tańczyła. Dobrze, Stefano bał się o tego foxtrota, ale jest zadowolony. Zobaczmy, jak foxtrota oceni jury. Piotr Galiński. 6. Beata Tyszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. 10. Iwona Pawłowicz. Justynko, no niech bronią cię pozostali sędziowie SMS-u, ale muszę 4, naprawdę. Moi drodzy, Justyna się bała, Stefano trzymał kciuki i był dziś wieczorem zadowolony. Jurorzy ocenili dość dobrze ten foxtrot. Teraz kolej na was. Oto numer telefonu, żeby głosować na Justynę i Stefano. 0 430 70 13. I dużo SMS-ów o treści 13 pod numer 73 26. Ja wam życzę, żeby trzynastka była szczęśliwa. Do zobaczenia. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Jako pierwsi w tej edycji tańca z gwiazdami zdobyli w poprzednim programie 40. I gdyby zależało to tylko od Beaty Tyszkiewicz, tak zostałoby pewnie do końca. Łzy wzruszenia rodziców Mateusza, zachwyty i rekord. Mateusz i Ewa jako pierwsi w historii programu dostali najwyższe noty już po drugim tańcu. Ja cały czas jeszcze emocjonalnie byłem na parkiecie, tak mi się wydaje. I może byłem lekko zdziwiony, ale tak naprawdę cały czas oddychałem jeszcze tym tangiem. Jesteśmy oczywiście szczęśliwi, natomiast jest to bardzo obciążające też. Dlatego, że teraz ludzie na pewno spodziewają się od nas no, wysokiej formy, wspaniałego tańca. Dawaj! Jesteśmy troszkę żołnierzami, więc gdzieś tam odbywa się jakaś walka między nami. Patrz, patrz! Mocniej! Na poligon! Marsz! Bardzo mi się spodobało bycie żołnierzem. Paso Doble zatańczy para numer 4, Mateusz Damięcki i Ewa Szabatin. Oh,
Nie wiem, jak wy to robicie, ale ja przy waszym tańcu mam zawsze skórę gąsiora, ciary i tak dalej, i tak dalej. Szeregowa Szabatin, szeregowy Damięcki. Posłuchajmy, co mamy do powiedzenia. Co ma do powiedzenia generałowa? Szeregowy, no generał, dziękuję. Pawlowicz. Dziękuję bardzo. Mateusz. Więc tak, piękna, kontrowersyjna muzyka do pasodoble. I piękna, aczkolwiek kontrowersyjna interpretacja tegoż tańca. Ale idźmy do przodu i będę za. Ja będę za. Dzisiaj nagana, i Ewa musi mi przyznać za to rację, jest, nie wiem, czy emocje tak pogoniły ciebie, wypadałeś ciągle z muzyki. Ewa przytrzymywała cię, pilnowała, być może niektórzy tego nie zauważyli, ale moje bystre oko tak, i za ten rytm pijesz dzisiaj do mnie? Obniżę ci ocenę, tylko za to. Oczywiście. Pijesz do mnie? Tak, przysunęłam się do Zbyszka, żeby być bliżej, żeby jak pułkownik Zbigniew Wodecki. Dotarł do ciebie. Pułkowniku? No powiedz właściwie to tylko mi butów brakowało w tym tańcu wojskowych, ciężkich takich, to by było troszkę lepiej. A poza tym generalnie to ja ci powiem, że nie na wyrost. Zobaczycie państwo, jaką ja tabliczkę podniosę za chwilę. Na razie chciałem powiedzieć państwu świetną wiadomość. Otóż jury ustaliło przez aklamację, że nie zmieniamy publiczności. Cudownie. Szeregowa Szabatin, szeregowy Damiecki, odmaszerować. Paintballowy trening chyba się przydał, bo tym pasodoble znowu trafili w punkt. Przynajmniej w mój punkt. Czuły punkt. Mam nadzieję, że w państwa również. Para nierozłączna ani na moment. Rzekłabym, że nawet jakoś tak bardzo do siebie przywiązani już są. Mateusz, czy można powiedzieć, że już się czujesz trochę przywiązany do tańca? Ja jestem zdecydowanie bardzo, bardzo, bardzo przywiązany do tańca i nie wiem, czy tak nie zostanie. Nie wiem, czy nie zmienię zawodu. Aż tak? No zastanawiam się powoli nad tym. Może lepiej, żebyś godził jedno z drugim, bo byłoby nam szkoda, gdyby Mateusz przestał być aktorem. Chociaż tańczy fajnie. Ewa do tej pory mówiła w samych superlatywach. A czy dopatrzyłaś się już jakiś niedobrych stron? Niedobrych stron Mateusza? Powiedz, tak. Prawdę. Znalazłeś jakieś może słabe punkty. O. Jest on nie tak ma niedobrych ambitny stron. I tak bardzo chce, że czasami się załamuje, że nie potrafię zatańczyć tak jak tancerz, który ma staż 20 czy 15-letni. Czyli taka więc ambicja. To jest problem, taka ambicja. No ambicja zawsze jest na plus. Chcę po prostu coraz lepiej, ale ja zawsze wszystkie pary tłumaczę. A jurorzy bezlitośnie wystawiają oceny. Piotr Galiński. 8. Beata Tyszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. 10. Iwona Pawlowicz. 7. No spójrzcie, jurorzy zazwyczaj ostrzy i bezlitośni, ale to paso ocenili bardzo ładnie. Szansa również na wasze telefony i SMS-y. Przypomnę wam numer, aby głosować na Ewę i Mateusza. Telefon to 0430 70 04 i SMS-y o treści 4 pod numer 73 26. Mogą dziś głosować nie tylko służby mundurowe. Wszyscy. O tym, że zaskoczyć kochanka nie jest łatwo, przekonało się już wiele kobiet. Ale dla Darii nie ma rzeczy niemożliwych, o czym przekonało się już wielu mężczyzn. Technicznie tak sobie wypadałeś z rytmu czasami. Iwona Pawlowicz skomentowała naszego Jive'a w ten sposób, że Daria nie wczuła się w ten klimat Jive'a. To postanowiłem zabrać ją w jakieś miejsce, które prowadzi nas w klimat foxtrota. Jeżeli zamkniemy oczy i oddamy się muzyce, będzie dobrze. Foxtrot jest takim tańcem, który mi się kojarzy z Ginger Rogers i Fredem Astaire'em, którzy tańczyli obłędnie. To jest taniec, który jest dla mnie taki niezwykle zmysłowy, taki bardzo delikatny, polegający na bardzo mocnym wyczuciu partnera. Mam na siebie niespodziankę. Tak, ciekawe co mnie czeka. Fortepian to jest kawał mojego życia, to jest 12 lat szkoły muzycznej. Potrafi zaskakiwać, jej się to udało. Mam nadzieję, że jak Daria zatańczy to, jak zagrała na pianinie, to mniejsza ocena niż 8 nie będzie. Foxtrota zatańczy para numer 1. Daria Widawska i Robert Kochanek.
exotic booze does a bar in a Bombay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly Wspaniały taniec. Daria, masz tutaj dużą rodzinę, albo pozdrowienia dla rodziny, duże. Daria. Dla mnie to było piękne. Nie wiem jak dla Państwa jurorów. Piotr Galiński. No podoba mi się, że rzeczywiście ta lekcja w tej klimatycznej, pięknej, przyjemnej kafejce, w tym miejscu, była tutaj widoczna. To rzeczywiście oddaliście nastrój tego. Ale proszę Państwa, w naszym programie nie da się wyślizgać, tylko trzeba tańczyć. Niestety, prześliznąć się można w innym programie, tam można tańczyć bez rytmu i się fajnie wygląda. Panie Piotrze. Tutaj tańczymy. Tańczymy. To wszystko, co widziałem, było rzeczywiście rytmiczne, tylko że nie było w tym foxtrota. Doliczyłem się 4 kroków z foxtrota. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Beata też minuty. Proszę przejść. Mogę coś, Ale tak? Ale już przejdzie, proszę. No dobrze. Piękna Dario, gdyby nie było foxtrota, gdyby go nikt nie wymyślił, to wymyśliliby go dla ciebie. Nic powiedzieć po tym moja słowa. Kochana, moja kochana. Dziękujemy bardzo serdecznie Daria i Robert. Daria Widawska, Robert Kochanek, dzięki. Według mnie w klimat foxtrota udało im się wczuć znakomicie. A teraz pora, żeby Państwo wczuli się w klimat głosowania. Nie powinna chyba nikomu sprawić wielkich kłopotów. Daria odkrywa przed nami rozmaite inne talenty, oprócz aktorstwa i tańca. Widzieliśmy, że pięknie grasz na fortepianie. Czy jest jeszcze jakaś tajemnica, którą nam możesz zdradzić? Jakaś Myślę, że jest, ale skoro jest tajemnicą, zdolność? To może jeszcze pozwólmy mnie jeszcze się rozkręcić kiedyś? Troszeczkę. Dobrze, będziecie chcieli, żeby Daria jeszcze się rozkręciła? Miejmy nadzieję, że tak. Robert, czy Daria zawsze akceptuje wszystkie twoje propozycje i pomysły, czy czasami, mimo że jest ambitna, mówi nie, tego nie dam rady? Znaczy inaczej, nie mogę powiedzieć, że akceptuje, ale mówi też, że słuchaj, może byście to zrobili inaczej i to się w niej ceni, bo nie jest taką rybką. Czyli ma charakter. Ma charakter kobieta, jurorzy oceniają i charakter, i taniec przede wszystkim. Spójrzmy, jak ocenią tego foxtrota. Piotr Galiński. 5. Beata Tyszkiewicz. Żeby zrównoważyć 10. Zbigniew Wodecki. Może to nie był foxtrotowy układ, ale był pięknie zatańczony taniec. Iwona Pawlowicz. 6. Brawo, Iwonka, brawo. No, zobaczcie, trochę przerażenie w oczach Darii. Na pewno czeka na bardzo dużo waszych telefonów i SMS-ów, ale Robert bardzo ją wspiera. Wspierajcie Darię i Roberta waszym głosowaniem. Oto numer telefonu 0430 70 01 i SMS-y o treści 1 pod numer 7326. Według mnie ich foxtrot jest naprawdę wart waszych dobrych głosów. Dziękuję wam serdecznie, a my możemy już spojrzeć na... tabelę wyników. Mamy już wyniki? Nie mamy na razie zestawienia wyników. Dobrze. Piotr, jesteśmy u ciebie.
Każdy uczestnik tego programu ma takich kibiców, na jakich sobie zasłużył. Bez wątpienia kibice Adama należą do najszybszych. Najszybszych na świecie. Moja mama była gimnastyczką, a tata lekkoatletą. Rodzice chcieli, żebym poszedł w kierunku sportu i znalazłem na to sposób. Kupiłem sobie rolki. I rolki zawierają w sobie tak. Skok w zwyż, skok w dal, gimnastykę artystyczną, gimnastykę sportową, ćwiczenia na równowagi. Na rolkach trzeba jeździć i uważać, żeby nie uderzył cię chodnik. A w pasodoble trzeba tańczyć i uważać, żeby nie uderzył cię byk. Biegniesz. Tak naprawdę myślałam, że w pasodoble będzie gorzej. Ty prowadzisz tu byka. Na treningach zazwyczaj go nie chwalę, żeby miał wyższą poprzeczkę. A, nie. Tak. Szybko się nauczył kroków. To nie tak miało wyglądać. Ma problem, no chyba z ramą, jak w każdym tańcu, ale popracujemy nad tym. Ale coś ci tak. Zrobiłem? Zrobiłem coś. Fajnie, mi się podoba. Jeszcze raz. Ja zawsze chciałem biegać, tak jak ciocia Irena Szewińska. Pasodoble zatańczy para numer 14. Adam Fidusiewicz i Alesia Surowa. No rzeczywiście, muszę przyznać, Adam, jesteś strasznie szybki. Gdybyś miał rolki, wyobrażasz sobie pasodoble z rolkami? Wyobrażasz sobie takie coś tutaj? No. Nie musisz odpowiadać, bo jesteś na tyle zmęczony, że ma... Czy... Ja. Dobrze, dziękuję bardzo. Zbigniew Wodecki. Ty, Zbyszku, teraz. Ja? Tak. Tak. On mi powiedział, no ja, że jak z wrażenia strasznie... ten ostatni fragment, jak widział. Nie, no ty na kolana, masz swoje umiejętności, to nie ulega wątpliwości, to ja się będę tu przyczepiał. Ty mówisz ja, wiersze. Zauważyłaś? To już w następnej edycji mogę napiszę tutaj jakiś poemat. Nie, że... komplementy wierszy mile widziane. Proszę panią, dziękuję bardzo. Można dłoń całować. To wszystko, co miałeś. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Nauka z savoir vivre to zresztą słowo ostatnio bardzo modne. Ja oczywiście chciałbym tu zabłysnąć w tym programie i przyczepić się do czegoś. No nie za bardzo jest do czego. Tam między 8 a 10. O, to jest bardzo krótka recenzja. Nie ma powiedzenia. Piotr Kaliński. Zagadali pana Zbigniewa. On naprawdę widział tu wszystko, bo widziałem, że tutaj kłamie, że da między 8 a 10. Ja dam między 3 a 4 pewnie. Za tą próbę pasodoble. Powiem tak. Ho, ho, ho. Panie Adamie, kiedy pan stał, to był pan tancerzem. Bo wtedy była sylwetka, było wszystko. Kiedy pan tańczył, wybiegał pan na tajemniczego Don Pedro, takiego skradającego się. I skradające się pasodoble, bardzo dziwne. Natomiast, tak jak mówię, wykonawczo bardzo słabo. Historii nie było.
raczej taki cyrkowy klimat mi się tutaj wkradł w to pasodoble. Nie było tej energii do środka. W zeszłym tygodniu, super, tak? Była tak. Energia, było świetne tango, dzisiaj takie sobie pasodoble. Piotr, ja bym się... No dobrze, Adaś, ale jak stoisz, jesteś tancerzem, to jest dobrze. A jak tańczysz, jesteś Adamem Piduszewiczem. Ja studiuję psychologię i powiedzieli mi, że mam niestabilny charakter, więc może to na tym polega. Rozumiem, bardzo dziękuję. Alesja, dziękuję również, Adasiu, dziękuję. Kasia czeka. Ta ostatnia niedziela. Nic nie wskazuje na to, żeby Adam i Alesja mieli nucić tę piosenkę po tym programie. Ale dla pewności przydadzą im się jeszcze wasze głosy. Wy oczywiście już możecie głosować na Adama i Alesję, ale ja chciałam im jeszcze zadać parę pytań. Adam, rozmawialiśmy wcześniej o twoich różnych pasjach sportowych. A jakie masz pasje pozasportowe? Poza pasjami sportowymi mam pasje naukowe. Mhm. Mam pasje naukowe i sportowe. Bardzo tajemniczy ciekawe, facet. Ciekawe, enigmatyczne. Jak maszyna dekodująca. Czyli tak. Warto będzie z nim porozmawiać jeszcze w następnych odcinkach, może coś z niego więcej wyciągniemy. Alesja, do tej pory widzieliśmy w Adamie bardziej chłopaka, takiego niepokornego chłopaka na parkiecie. Dzisiaj to był naprawdę facet. Też tak to odczułaś, że zmężniał w tym pasodoble? Mi się bardzo podobało. Jeszcze mogę chwileczkę? Oczywiście, że bardzo tak. Bardzo bym chciała pozdrowić moją mamę, która po raz pierwszy ogląda ten program. Mamula, priwiet. No właśnie, to szczególny dzień dzisiaj po raz pierwszy przez telewizję może nas tak, mama przez oglądać, telewizję. Tak? Niestety nie mogła przyjechać, ale ogląda mnie. A ja moją chciałam pozdrowić. Mamo, pozdrawiam moją mamę. Pozdrawiamy obie mamy, które na pewno trzymają kciuki. Wy już możecie głosować. Zaraz wam przypomnę numery telefonu, ale najpierw spójrzmy na oceny jurorów. Za to passo. Piotr Galiński. 3. Beata Tyszkiewicz. 8. Zbigniew Wodecki. 8. Iwona Pawlowicz. 5. 24. Ja często mam wrażenie, że jurorzy bywają srodzy również po to, żeby was sprowokować do wyrażenia własnej opinii, głosowania telefonami, SMS-ami. Już wam przypominam numery, żeby głosować na Alesję i Adasia. Oto telefon 0 430 70 14 i SMS-y o treści 14 pod numer 73 26. Głosujcie bardzo gorąco, jeśli to wasza ulubiona para. Trzymam kciuki. Dziękuję wam serdecznie. Na razie. A my teraz już zatańczyło dla nas tyle par, że możemy spojrzeć, jak na razie wyglądają wyniki głosowania jury. To jeszcze nie wszystkie pary tańczyły. Zobaczmy, jak do tej pory to wygląda. Mamy tabelkę. Świetnie. Mateusz i Ewa według jury na miejscu pierwszym. Również wysokie szanse mają Jacek i Blanka dziś wieczorem. Natomiast według jurorów dziś najsłabiej wypadł Rafał z Magdą. Ale oczywiście, jak zawsze, to od was zależy, kto zatańczy dla was w następnym programie, a kto będzie dziś poważnie zagrożony, więc głosujcie. Przed nami jeszcze kilka par, które zatańczą już po przerwie. Tuż po przerwie spotkamy się z Haliną Mulynkową, z Heleną Wądraczkową, z Krzysztofem Bosakiem oraz z Anną Guzik. Zostańcie z nami. Ze studia TVN, na żywo, taniec z gwiazdami. Ostatnio zastanawiałem się, z kim kojarzą mi się Czechy. Zatem trzy razy H. Havel, Hrabal, Havranek. Ale na pierwszym miejscu tej listy niezmiennie znajduje się Helena. Jesteśmy w Żytce, tu mieszkam. Tu trenuję dla tańca z gwiazdami. Jeden numer, a to była ta czwarka. Myślę, że to było trochę za mało. Je to dáma, która je veľmi kritická. Helena nie była najhorszą tanečnicą. No robimy, co możemy, ale więcej robić nie mogę. Nie predbiehaj, nie snaż jest takto, dotoč stranou. To nie szło. Cvičíme środek, czwartek, piątek, sobota. Letamy do Warszawy, występy, letamy do Pragi, wyzwednąć kostium, a wieczorem przyjdę do domu, upadnie.
Tu ćwiczymy i jemy. Mąż musi za nami do restauracji, jemy tu, nie gotuję, nic, nie mam czasu, ma nic. O, to wszystko zjesz? No. 7 knedlików. Ja bych mu dala tylko 3. Foxtrot jest ciężki taniec. Nienaturalne. Pod. Strasznie ciężkie. Za mną, a pod. Ja wtedy, ja. Do zobaczenia w Warszawie. Foxtrota zatańczy para numer 7, Helena Wondraczkowa i Milan Placzko. Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart, it's a really a part of me. And I've got you under my skin. I sacrifice anything come for me, for the thing you have in your need. Despite of a warning voice, and that repeats and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. It's your mentality. To reality, but each time I do, makes me talk of you. Do it, stop this pickle in your bit, because I got you under my skin, and I love you under my skin. Proszę Państwa, ależ pięknie, ile pivotów. Boże, zakręciło się tutaj od tych pivotów w głowie. A jeszcze mam bardzo ważną informację. Otóż dla Heleny, dla Milana zaśpiewał przyjaciel Heleny, pan Tibor Lęski. Brawo, Tibor! Proszę, tak pięknie zaśpiewał. Ma od razu swoich fanów. Iwona Pawłowicz. Helenko, jesteś kobietą, którą tak naprawdę można komplementować. Jesteś piękna, elegancka, do tego zdolna, drodzy Państwo, pracowita, jak dowiadujemy się, pełna pogody ducha cały czas. I przyznaję Ci, że bardzo ciężko się daje takiej osobie, na przykład czwórkę, jak się zdarzyło ostatnio. Upoważnia mnie do tego tylko i wyłącznie mój profesjonalizm i to, że jestem sędzią zawodowym. Natomiast się dzisiaj cieszę, że mogę Ci pozdrowić zdecydowanie wyższą notę. Już mówię dlaczego. Pierwszy. Mało tego, ten foxtrot pierwszy, dzisiejszy, tak mnie zainteresował pod względem rytmicznym. Rzeczywiście muskaliście ten parkiet. Pierwszy raz przy foxtrocie siedziałam i spokojnie oddychałam. To był taki naprawdę. A Iwona, praca stóp jaka piękna. A zwróciłam uwagę też, pięta palce, naprawdę pięknie. A wie pani, jak dla mnie jest ciężko tańczyć nie na rytmus, ale trochę powolnie. A, to my tak my to czyli partner, rwaliśmy brawo. Się. On zawsze powoli, nie na dobu. A tu trzeba a dla na mnie, rytmus. Jak, dla piosenkarki to jest... A, trudne. Ale to wyszło Ci doskonale, naprawdę. Moim zdaniem no, zdecydowanie lepiej niż ostatni jazz. Beata Tyszkiewicz. Pani Heleno, to jest nadzwyczajne. Od popu do jazzu. Ale ma Pani... Nie tylko w nogach, ale i w sercu swinga. I to było widać. Dziękujemy bardzo. Helena Wondraczkowa, Milan Placzko. Zapraszam Was na Skledaną. Jeszcze a propos ha. Holka. Po czesku znaczy dziewczyna. A zatem, jeżeli Holkę, Helenę chcecie zobaczyć w następnym programie, chlasujte. Otrzymajcie, polecam.
Helenie i Milanowi Foxtrota dziś zaśpiewał Tibor Lęcki, gość specjalny z Czech. Helena, czy lepiej się tańczyło, kiedy śpiewał wasz przyjaciel po czesku? No na pewno, jak wszystko harmonuje i on śpiewał bardzo pięknie i jego głos do tej piosenki pasuje jak nic. Także tańczyło się bardzo pięknie. Czy występujecie czasem na scenie razem z Tiborem, czy nie śpiewaliście nigdy razem? Razem nie. On śpiewa sam, ja też, ale on jest moim menadżerem dla Polski, także pracujemy bardzo, bardzo często z Polską. Helena uskrzydlona przy piosence wykonywanej przez przyjaciela, ale śruba przykręcona przez Milana. Po tej ostatniej czwórce Milan dokręcił śrubę. Tak, tak. Był som veľmi náročný. Więcej mi ćwiczyli techniku, rámkę, pohyb. Głowę. Krzyczał? Krzyczał, złościł się? No, on nie krzyczy, nie, ale... Troszeczkę. Nie biłeś Heleny. Nie. Nie biłeś nie? Kobiety. Dobrze. Spójrzmy, jak Foxtrota ocenia jury. Piotr Galiński. 7 za pohyb. Beata Tyszkiewicz. 9. Zbigniew Wodecki. 10. Iwona Pawłowicz. 7. No proszę, Milan nie tresował swojej podopiecznej batem, a mimo to dobrym słowem warto było. Oceny jurorskie piękne. Zobaczymy już za chwilę, ile będzie waszych telefonów i SMS-ów. Oto numer telefonu 0430 70 07 i SMS-y o treści 7 pod numer 7326. Głosujcie na Helenę i Milana. Jego notowania w naszym programie rosną odwrotnie proporcjonalne do notowań niektórych znanych nam partii. Mam nadzieję, że ta tendencja będzie się dalej utrzymywać. Pana atutem jest uśmiech, ja pana błagam. Ja w przeciwieństwie do innych uczestników nie jestem aktorem i to nie jest tak łatwo skupiać się jednocześnie, żeby wszystko dobrze zatańczyć i tak się wczuć, żeby mieć wzrok utkwiony gdzieś w przestrzeń, grymas na twarzy. To jest trudne, ja nie ukrywam. Tańczymy paso doble tym razem. Taniec latynoamerykański, taniec hiszpański. Wszystko trzeba robić odwrotnie względem tanga, które było tydzień temu. Ruchy nie mają być płynne, tylko właśnie takie cięte. Ja w tańcu powinnam być bykiem, Krzysztof powinien być toreadorem i powinien zabić mnie na końcu. Ostatnio kolega ode mnie wychodził z domu i chwilę później dzwoni. Myślałem, że czegoś zapomniał. On mówi, słuchaj, pod twoją bramą stoi dwóch paparazzi, także uważaj. To jest przykre w tym wszystkim, że ludzie czasami w to wierzą, bardzo często. No i ostatnio właśnie w jednej gazecie czytam, że woda sodowa uderzyła mu do głowy. Napisać można wszystko, natomiast nie zawsze to jest prawdą. Paso doble zatańczy para numer 10. Krzysztof Bosak i Kamila Kajak. Nie.
było dobre takie wtaczanie Kamilika, jak? To bardzo mi się to podobało. Piotr Galiński. Mi też się to podobało, ale pan tutaj nas buja, bo tam w tych partiach politycznych tam sami aktorzy są. Że niech pan tutaj się uspokoi z tym gadaniem, że nie jest pan aktorem. Tutaj pokazał pan dwie twarze. Kamila, słuchaj. Tańcz tym gościem w bliskim kontakcie, wtedy wiesz, on staje na wysokości zadania i jest tancerzem. Jak go puszczasz, to chłop traci, słuchaj, grunt pod nogami. I tak rzeczywiście było. W każdym momencie, kiedy byłeś z Kamilą, było super. A kiedy byłeś sam, to taka pewna nieśmiałość, jak u przewodniczącego. Wiesz co, Piotrusiu, ja to zawsze wiem, że bardzo drobni mężczyźni dochodzą do tego, co zamierzają. Ale on jest z grubej kości, znaczy drobny. Nie przeszkadzaj mi. Uwaga, będzie wykład. Dla mnie, nie do ciebie, dla mnie to były nieznośne przygody Tomka Sawyera. Ale nie wiem dlaczego. Dlaczego? No była, to dwie twarze bosaka. Posła. Zresztą. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Krzysztof Bosak, Kamila Kajak, dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszam do Green Roomu. I kto by mógł przypuszczać, że były szef Młodzieży Wszechpolskiej z takim wyczuciem zatańczy ten niepolski przecież taniec. Nie wiem jak wszechpolscy, ale reszta może głosować. Krzysztof, zapytałam któregoś wieczora Sandrę Lewandowską, który z parlamentarzystów tańczy najlepiej. Adekwatnie tobie zadam to pytanie, która z pań parlamentarzystek najlepiej tańczy według ciebie, jeśli miałeś okazję. Ojej, nie tańczyłem zbyt wieloma, także nie wiem, nie jestem w stanie chyba oceniać. Sandrę widziałem w programie, szło nieźle. Teraz będziesz miał lepszą okazję, bo już potrafisz tańczyć. Będziesz mógł uczyć koleżanki w pracy. Ja myślę, że panie jeżeli będą będzie się... Jeżeli na to czas, a nie sądzę. Myślę, że panie mogą się upominać już o lekcję u Krzysztofa. Kamila, a czym Krzysztof ciebie zaskoczył najbardziej, bo widzów zaskoczył tym, jak tańczy, a ciebie czymś nie najbardziej również, swoją sprawnością. Bardzo... Wolnym tempem uczenia się kroków? Nie, to akurat było w przypadku Paso Doble. W innych tańcach było inaczej. No dziś nie mieliśmy za dobrego dnia chyba, tak mi się wydaje. Ja też, ale no dobra. Oj, Kamila jest dzisiaj bardzo krytyczna, ale jest bardzo bardzo wymagająca. Zobaczmy, czy jurorzy będą krytyczni bardzo. Spójrzmy. Piotr Galiński. 5. Beata Tyszkiewicz. 7. Zbigniew Wodecki. 9. Iwona Pawłowicz. 6. Jurorzy dość krytyczni, ale nie byli bardzo groźni, więc Kamila i Krzysztof mają wszelkie szanse, żeby tańczyć dla was nadal. Jeśli oczywiście pomożecie im dodatkowo telefonami i SMS-ami, możecie głosować dzwoniąc pod numer 0 430 70 10 i SMS-ować, SMS-y wysyłać o treści 10 pod numer 73 26. Uśmiechnijcie się, to było bardzo fajne passo. Dziękuję wam pięknie. Wiele razy mówiliśmy, pokaż mi swojego foxtrota, a powiem ci, jakim jesteś tancerzem. W przypadku Ani jest odwrotnie. Pokażcie mi tancerkę, a powiem wam, jaki będzie foxtrot. Na pewno świetny. Nie tylko pani będzie najpopularniejsza w nadchodzącym karnawale. Nie tylko jive będzie najpopularniejszy, ale nawet grochy. Dla mnie jest dużą frajdą to, że mogę się bawić wizerunkiem. Mam taką możliwość, że co tydzień zmieniam się. Gdzieś tam każdy taniec narzuca pewien styl. Czyżby to była zapowiedź Ani w roli dyktatorki mody? No jesteśmy na planie sesji zdjęciowej do okładki czasopisma Pani. Pomysł, żebym ja się tutaj znalazła, już powstał, zanim padł pomysł, żebym wystąpiła i zatańczyła z gwiazdami. Ja nie myślę, że jestem jakaś tam jedna i określona. Tylko krowa nie zmienia zdania. Foxtrota zatańczy para numer 11. Anna Guzik i Łukasz Czarnecki. The more I want you,
Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you as years go by, I know the only one for me can only be you. I've got a hair. Ależ piękny, rytmiczny foxtrot, czyli tak zwany slow fox. Prawda, Iwonko? Oczywiście, że tak. Ja się w końcu doczekałam. Może to nie był perfekcyjny foxtrot, ale najładniejszy w ciągu dzisiejszych występów. I zwrócę Ani szczególną uwagę. Mam nadzieję, że Łukasz przyklaśnie wtedy wszystkie pozy, te oversway'e, throwaway'e. No przyznaję, żadna dzisiejsza gwiazda ani tancerka tak ładnie nie wykańczały tego. Tak wykańczałaś swoim ciałem i głową. Jest to dosyć trudne, a dałaś radę. Pięknie. Bardzo dziękuję. Zbyszek Wodecki. Ja przed tańcem nasłuchałem się bardzo wielu ciepłych słów o pani, od pani Beaty Tyszkiewicz, jeśli chodzi o zawód, więc serdecznie gratuluję. Jest pani świetną aktorką. I to nie od rzeczy wspomnieć, że w tym stroju wygląda pani, notabene było na notę, jak powiedzmy sobie Oscar w spódnicy. Bardzo dziękuję. Damskie wydanie Oscara. Czego oczywiście pani życzymy. Serdecznie oczywiście. Tak. Życzymy, Aniu, tobie takiego Oscara, jakim jesteś. Naprawdę dziękuję serdecznie, Ania Guzik i Łukasz Czarnecki. Dziękuję bardzo. Czy tym foxtrotem uda im się wejść do następnego odcinka? Teraz zależy to już tylko od was. Ja wierzę, że tak. Ale wszystko w waszych rękach. Kto wie, może nawet nie tylko do następnego odcinka, ale sięgną po złotego Oscara tanecznego. Aniu, powiedziałaś, że podoba ci się to, że lubisz, że możesz się animować w każdym odcinku w inną postać, inną kobietę. Kim czułaś się dzisiaj w tym foxtrocie? No dzisiaj padło takie hasło, żebym była Ritą Hayward. Ginger, Rita. Czy Fred. Czy Fred? Ja chciałem być Fred. Zawsze tak chciałeś być Fredem Asterem? Nie, akurat w foxtrocie, tak? Na co dzień tańczę tańce latynoskie, więc tak. Ale w ramionach Ani poczułeś się jak Fred Aster? Ba, mam powiedziane. A według ciebie, które do tej pory wcielenie Ani, najbardziej Ani pasuje? Twoim zdaniem? Wszystkie chyba fajne były. Ania się dobrze wczuwa w każdą rolę, w każdym tańcu. Umie chyba przybrać charakter tańca. A to jest bardzo ważne i miejmy nadzieję, że również jurorzy to zauważają i dobrze to ocenią. A jeszcze chwileczkę, ja chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Julę i Adriana i siódemkę z Iraku. Pa. No po prostu nie można się oprzeć tej kobiecie ani niczego jej odmówić. Jury. Piotr Galiński. 7. Beata Tyszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. 9. Iwona Pawlowicz. 8. Proszę pięknych 35 punktów. Emocje w programie są ogromne. Ania wyrywa mi mikrofon, jurorzy wyrywają sobie oceny. No ale cóż, ten program zawsze generuje takie emocje. Teraz pora na wasze emocje telefoniczne i SMS-owe. Numer telefonu to 0 430 70 11 i SMS-y o treści halo 11 pod numer 7326. Głosujcie na Anię i Łukasza. Od poniedziałku przez cały tydzień pojawiały się doniesienia prasowe na temat kontuzji, jakiej nabawiła się na treningu Helena Blinkowa. Czytaliśmy m.in. Halinka, trzymaj się, Halina walczy do końca, Halinka chce tańczyć, ale nie za cenę zdrowia. Przez cały tydzień trwały również konsultacje lekarskie i rehabilitacja naszej gwiazdy. Ale najlepiej niech przemówi obraz. W poprzednim programie Halina i Robert zatańczyli swój najlepszy taniec.
urzekli widzów i jury porywającym i odważnym dżajfem. Wysokie noty sędziów zachęciły ich do jeszcze większego wysiłku na treningach. W poniedziałek przyszliśmy sobie na trening. Zapowiadało się wszystko ok. Oglądaliśmy powtórkę Tańca z Gwiazdami, jak zatańczyliśmy jive'a, byliśmy bardzo zadowoleni z siebie. I stwierdziliśmy, że może by fajnie było zrobić coś jeszcze bardziej ekstremalnego. Jeżeli zrobiliśmy jednego fikołka, to dlaczego teraz nie zrobić w powietrzu? Jakby poprzeczkę sobie postawiliśmy jeszcze wyżej. Tak się akurat złożyło, że z Ewą mieliśmy trening w tym samym momencie na sali obok. Kiedy to się stało, od razu przybiegliśmy do sali. Pamiętam, zszedłem na dół i ku mojemu przerażeniu zobaczyłem, jak Halina leży na materacu. Przestała widzieć. To była pierwsza reakcja, że ona nic nie widzi. A potem zaczęła jej drętwić cała strona i wyglądało to dramatycznie. Najgorszy był ten moment tej niepewności, co z Haliną. Muszę ci pomóc. Jeszcze chodzi. Upadła ona na głowę, potem leciała na szyję. Wyglądało to dramatycznie. No tak jak widać, jest pusta sala. Nie trenujemy od całego tygodnia. W ogóle nie zrobiliśmy żadnego kroku. Zaczęliśmy od rzeczy takich, które chcieliśmy włożyć w układ, coś trudniejszego. Nie mamy żadnego układu, a Halinka cały tydzień jeździ od lekarza do lekarza, od szpitala do szpitala. Nie, ja w ogóle nie biorę takiej możliwości pod uwagę, żeby Halinki nie było w programie. Halina fantastycznie tańczy. Jest wspaniałą osobą i myślę, że wspaniałym osobom takim jak ona szczęście dopisuje. I czekam na nią. Nie ukrywam, że naprawdę jest dla mnie najważniejsze teraz, żeby być zdrowa dla mojego syna, bo mam dla kogo żyć i mam dla kogo być zdrowa. I to jest najważniejsze. W początkowej fazie to absolutnie wymaga zupełnej ciszy. Przy prawidłowym leczeniu i kontroli tego wszystkiego powinnaś dojść do pełnej sprawności. Tylko musisz być bardzo grzeczna. Będę bardzo grzeczna, obiecuję. Na szczęście zdjęcia rentgenowskie i wizyta w szpitalu wykluczyły urazy kostne, ale jest w dalszym ciągu bolesność niestety. No nie ukrywam, że już się wczoraj wypłakałam wieczorem. I teraz już wiem na pewno, że to już jest koniec. No i cóż, mogę jedynie trzymać kciuki za wszystkich moich kolegów, którzy tańczą. Bardzo do was trzymam kciuki. Halina Mlynkowa! Kocham was strasznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie zasługuję na to, naprawdę. Dziękuję. Macie owację na stojąco. Bardzo Halina, dziękuję. Czy... Dziękujemy bardzo serdecznie w imieniu Haliny. Halina, czy to jest twoja nieodwołalna decyzja? To jest moja nieodwołalna decyzja, ponieważ no nie mam wyjścia. Zdrowie ważniejsze. Tym bardziej, że no nie dałabym dzisiaj rady zrobić ramy. A marzyłam o tym. Tańczysz pięknie, tańczyłaś pięknie. Ja jestem bardzo zawiedziony. Myślę, że jestem wyrazicielem ogółu, ponieważ byłaś faworytką wielu z nas i no, będzie ciebie bardzo brakować w tym programie. To jest ewidentne. Nie mamy wątpliwości, że gdyby Halina tańczyła dziś nadal, z pewnością głosowalibyście również na nich bardzo gorąco. No ale skoro taka jest wasza decyzja na pożegnanie... Ja myślę jeszcze, wiecie co jeszcze? Kochani, ja myślę, że powinna być kolejna edycja, chociażby dlatego, żeby Halina zatańczyła. Wyzdrowienie do następnej edycji, gdyby kiedyś była. No, na pewno wyzdrowieje, to jest podstawa, żeby wyzdrowieć. A ja chciałam serdecznie podziękować Państwu za miłe oceny, za piękne przyjęcie. Chciałam strasznie podziękować wszystkim lekarzom za cały ten tydzień, ponieważ naprawdę sporo osób mnie wspierało, i Zizi Mińskiej, i mojej menadżerce. Robert, Tobie bardzo serdecznie dziękuję za cały ten czas. O, teraz pocałowałam mikrofon. Bardzo gorąco dziękuję Łukaszowi, mojemu mężowi, który mnie bardzo mocno wspierał, Piotrusiowi, który nadal się nie przyzwyczaił do mojej nowej żyrafiej szyi. Dziękuję wszystkim internautom, którzy pięknie piszą. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, na nas głosowali, że w nas uwierzyliście. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję.
No i przede wszystkim wam dziękuję za ten miły czas. I strasznie za was trzymam kciuki. Życzę wam, żeby nikt z was nie odpadł, bo tak byłoby najlepiej. A ja, kochani, jak wyzdrowieję, trochę wydobrzeję, to się postaram przyjechać przynajmniej na kawę, co? Życzę wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Halina Mlynkowa! My mamy też nadzieję, że na pewno Halina i Robert będą z nami w finałowym odcinku, bo zawsze na finał spotykają się wszystkie pary. Miejmy nadzieję, że w tej edycji programu jest to naprawdę już koniec jakichkolwiek wypadków i pecha. Pomimo, że Halina i Robert nie zatańczą już w kolejnym odcinku, pozostałe pary jednak dziś wieczorem walczą o następny odcinek, więc popatrzmy, jak przedstawiają się oceny jurorów, jak w mniemaniu jurorów przedstawia się nasza tabelka. W ocenie jurorów dziś najwyżej, najlepiej wypadła Ania i Łukasz, a najmniej punktów od jury otrzymał Rafał i Magda i oni są parą zagrożoną. Oczywiście wszystko zależy od was, ponieważ głosujecie jeszcze przez 6 minut. W międzyczasie możemy zobaczyć skróty wszystkich tańców, jak tańczyły dziś nasze pary konkursowe. Popatrzmy, a na głosowanie macie jeszcze 6 minut. No i wiemy, że kontuzja wyeliminowała Halinę i Roberta, a o tym, która para jako druga pożegna się z naszym programem, zdecydują wasze głosy. Zobaczcie skróty. Jeżeli głosujesz na Isis i Żorę, dzwoń 0430 70 05 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Jeżeli głosujesz na Rafała i Magdę, dzwoń 0430 70 06 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Jacka i Blankę, dzwoń 0430 70 02 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Jeżeli głosujesz na Justynę i Stefano, dzwoń 0430 70 13 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 13. Jeżeli głosujesz na Mateusza i Ewę, dzwoń 0430 70 04 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Darię i Roberta, dzwoń 0430 70 01 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 1. Jeżeli głosujesz na Adama i Alesię, dzwoń 0430 70 14 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 14. Jeżeli głosujesz na Helenę i Milana, dzwoń 0430 70 07 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 7. Jeżeli głosujesz na Krzysztofa i Kamilę, dzwoń 0430 70 10 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 10. Jeżeli głosujesz na Annę i Łukasza, dzwoń 0430 70 11 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 11. Oj, na brak emocji nie mogliśmy dzisiaj narzekać. Jak zwykle i tradycyjnie zresztą w naszym programie. Halina Mlynkowa podjęła dzisiaj decyzję o rezygnacji z udziału w naszym programie. I wierzymy, że gdyby to państwo mieli o tym decydować, na pewno tańczyłaby dalej. Ale to nie koniec emocji, proszę państwa, to jest bardzo ważne, żeby państwo zagłosowali dzisiaj na swoje ulubione pary. A której pary je zobaczymy za tydzień?
która para zatańczyła dla nas dziś wieczorem ostatnie passadoble albo ostatniego foxtrota. Która para? Dowiemy się zaraz po przerwie. Bądźcie z nami. Ze studia TVN na żywo Taniec z Gwiazdami. Zawsze w tym momencie gorące emocje, ponieważ głosowanie zostało zakończone. Wszystkie głosy są podliczone i znane już są wyniki. A kto zatańczył dzisiaj po raz ostatni? Na tę wiadomość czekają. Adam i Alezja. Justyna i Stefano. Ania i Łukasz. Kamila i Krzysztof. Helena i Milan. Rafał i Magda. Isis i Żora, Mateusz i Ewa, Jacek i Blanka oraz Daria i Robert. Najwięcej punktów dzisiaj zdobyli. Łukasz. Srebrny medal zdobywają. Mateusz i Ewa. Trzecia szczęśliwa para dzisiejszego wieczoru to... Daria i Robert. Niewątpliwie za tydzień spotkamy się ponownie z... Jackiem i Blanką. Następny taniec już za tydzień. Zatańczą również dla nas... Justyna i Stefano. A... Uczyć się tańczyć kolejnego tańca mogą od jutra. Rafał i Magda. Kolejna para, która może czuć się bezpieczna i przechodzi do następnego odcinka, to... Krzysztof i Kamila. Jako ostatnia niezagrożona para w dzisiejszym odcinku to Helena i Milan. Jedna z tych dwóch par, które zostały jeszcze z nami na parkiecie, zatańczyła dziś wieczorem albo swoje ostatnie passadoble, albo swojego ostatniego foxtrota. Czy Isis nie spotka się z nami w następnym odcinku? Czy Adam? Jak zwykle, tradycyjnie, wyczytanie wyroku należy do mężczyzny. W następnym odcinku nie spotkamy się niestety z Adamem i Alezją. Wielkie brawa dla tej pary. Dziś zatańczyli dla nas piękne, ale ostatnie passadoble Adam i Alezja. Minutkę.
Słuchajcie, odejście z tego programu razem z Halinką to było chyba najlepsze odejście, jakie mogło nam się trafić, więc bardzo się cieszymy, że w ten sposób, a nie inaczej na przykład. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować znajomym i tym, którzy nas wspierali, rodzinie i tym, którzy wysłali na nas SMS-y, a nie wygrali jogurtów o smaku melisy i pomarańczy. Zapraszam wszystkich na moją stronę internetową mroczne-kalesonyblog.pl. Dziękujemy bardzo. I chciałem powiedzieć, że bardzo miło mi się tańczyło z gwiazdami. Brawa za tydzień nasze gwiazdy będą tańczyć walca. Walca wiedeńskiego. I salsę. I salsę. A już dzisiaj, tuż po zakończeniu naszego programu, zapraszamy was gorąco do TVN 7 na drugą część relacji z międzynarodowego turnieju tańca. Zapraszamy. Do zobaczenia.